nasi rządzą. Na Wyspy Brytyjskie... Słuchaj, poważni ludzie zawsze mówią o Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu, że niezależnie od sytuacji ekonomicznej, trzy biznesy funkcjonują dobrze zawsze. Pierwszy piekarnie, bo człowiek musi jeść chleb. Drugi trumny, zakłady pogrzebowe, bo ludzie umierają. I trzeci śmieci, bo niezależnie czy wyrzucasz worek po krewetce, albo homarze, czy po pasztecie, zawsze trzeba gdzieś te śmieci utylizować. Cześć mama, how are you doing? Jestem w Ameryka. W Ameryka są bardzo duże buildings, bardzo duże samochody, dużo żółtych taksówek. Wszystko się tutaj bardzo kręci i bardzo mocno świeci. Jest bezpiecznie, bo chroni nas bardzo dobra policja. Bardzo duży amerykański flag, bardzo dużo ludzi, bardzo duże billboardy. Dzieje się tutaj tak dużo, że aż miastu paruje z uszu. Najważniejsza rzecz na wyjeździe, amerykańska karta SIM. Za $35 mamy komfort, możemy surfować po internecie ile tylko chcemy. To jest naprawdę mega ważne. Bez karty SIM nie wyobrażam sobie podróży gdziekolwiek poza Europę. Wszelkie dotarcie na metro, dotarcie na lotnisko i tak dalej, no trzeba. To jest pierwsza rzecz, którą się kupuje. Jeśli jesteś introwertykiem lub nie lubisz, jak ktoś do ciebie mówi na ulicy, możesz czuć w Stanach lekki dyskomfort, bo pytanie how you doing pada tutaj dosłownie wszędzie kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Pada ono w sklepie, w hotelu, w taksówce, ale także na ulicy czy w metrze. Jeżeli odpowiesz coś na how you doing, zaczyna się small talk. How you doing? Fine, thanks. I'm amazing, how are you? Me too. Good. Pretty well. Fine. I'm good. Going okay? I'm good. Good, how are you? I'm good. How are you doing today? Good. Thank you. Wydawałoby się, że hot dog to jest takie typowe amerykańskie danie. W pierwszej knajpie z hot dogami, do której poszliśmy, specjalnością zakładu jest polski hot dog, czyli hot dog z kiełbasą, cebulą, jakimś polskim sosem, który podobno ma 70 lat tradycji. Chicago to jest miasto, które zostało zaplanowane od linijki. Są tylko kąty proste. Tak ulice i tak ulice, tak ulice i tak ulice. Nie ma żadnych skośnych. Ciebie prawdopodobnie nie stać nawet na kawalerkę w Warszawie, a tutaj swoje domy mają samochody, idą w centrum. Kiedy byliśmy w Bostonie, siedzieliśmy w pubie i widzieliśmy ludzi, którzy siedzieli wokół stołu i wszyscy byli wgapieni w mecz Boston Celtics, w mecz baseballa. I tak się zastanawialiśmy, o co tu chodzi? Przecież ten sport jest kompletnie nudny, tam dzieje się coś przez 20 sekund raz na 10 minut. Idziemy więc na Chicago White Sox, żeby sprawdzić, dlaczego Ameryka zakochała się w baseballu. It's a passion. We love playing it. You can just go and get a beer. I've always just loved baseball. I played as a little kid. I played growing up. Like, it's a chilled sport where you sit back and relax. Make a noise. It's boring if you don't know what's going on. They have such good players. You know, Tim Anderson. You get one this inning, he gets the next one the next inning. There you fucking go. Beer and baseball. Is good connection? It's a very good connection. Great connection. So you like beer and what is on the pitch is doesn't matter? No, absolutely not. Okay, thank you. Making out some scoring runs, nobody's mad at you. That's right. Mecz live z komentatorem? Dlaczego nie? Nie wiem, czy tak jest też na stadionie, ale pod stadionem z głośników słychać głos komentatora. Everyone loves the hats. You're just simple, basic, lovely White Sox hat. To naprawdę stary sport. Liga MLB powstała w 1869 roku. Two tickets, the cheapest tickets. Mamy już bilety, więc lecimy na stadion.
chyba źle wybraliśmy bilety, bo musimy wchodzić i wchodzić. Ale przynajmniej mamy ładną panoramkę miasta za nami. Gdyby trwa mecz, w sumie tu jest piknik, no bo ludzie przychodzą, po prostu spędzić czas, a niekoniecznie dla sportu. Jest poniedziałek, godzina 13. Pogoda też nie dopisuje do grania w baseball. Jest ciężko. Meczów baseballowych w sezonie jest 162. Codziennie po prostu rozgrywane są mecze i jak na przykład przyjeżdża klub X do klubu Y, to grają 4 mecze pod rząd codziennie. No po prostu można mieć tego przesyt. Raczej nie ma tutaj kibiców, którzy chodzą na stadion codziennie. Baseball jest bardzo prostym sportem. Jest gość, który rzuca piłkę i jego kolega musi ją złapać, a jego przeciwnik musi ją odbić kijem. I jak odbije ją kijem, to coś się wydarza. Dużo się wydarza, ale nie wiem co. Czytałem przed meczem, że tutaj czasami zdarza się, że piłka po odbiciu przez kij w kogoś trafi. I zdarzały się nawet w historii baseballa takie sytuacje, że ktoś no, nie przeżył. My przeżyliśmy, więc jest pewien sukces. A jeszcze mam taką refleksję, że baseball jest trochę jak taki polski serial trzeciej kategorii. Czasem jak coś robisz, to potrzebujesz, żeby coś ci gadało w tle. Z baseballem jest trochę podobnie. Przychodzisz, jesz, pijesz piwko, jesteś ze znajomymi, a tam sobie trochę pograją i w sumie nie trzeba to za bardzo zwracać uwagi. Dopiero kiedy pytaliśmy amerykańskich kibiców o to, dlaczego kochają baseball, uświadomiliśmy sobie, jak głupie jest to pytanie, bo to jest tak, jakby zapytać Polaka, dlaczego lubi piłkę nożną. I w sumie dla nich też to może być nudny sport, bo przez 90 minut podają sobie piłkę, gol pada raz na 45 minut, albo, no, albo częściej, albo nie. A przecież w duchu baseballa wychowani są Amerykanie i to jest sport, w który grali oni po szkole. Ten sport jest tutaj z nimi obecny przez całe życie, więc no nic dziwnego, że są w nim zakochani. Nagrywasz mnie? Nagrywasz mnie? Po co? Wino, tak? Kontrowersja dla ciebie, tak? Już chodzisz, masz aferę, tak? Po sobie wino otworzyłem. W samolocie wino otworzyłem, to już masz aferę, tak? Podróże i te trudy całej tej eskapady w jakimś stopniu też wpłynęły na to, jak my czuliśmy się fizycznie. Czy prawdą jest, że piłkarze pili alkohol na pokładzie samolotu? Piłkarze pili alkohol na pokładzie samolotu? No, panie redaktorze, to już był nasz czas wolny i lot był długi ze Stanów Zjednoczonych i faktycznie zdarzyło nam się wypić jedną, może dwie szklaneczki dobrego białego wina. Natomiast no, ja nie rozumiem, skąd takie pytania tutaj na lotnisku. Niech takie rzeczy nie dominują dyskusji o tym, co zrobiliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Właśnie, zatem co udało się zrobić w USA? Byliśmy u Adama Buksy, reprezentanta Polski, który pokazał nam, jak funkcjonuje od wewnątrz New England Revolution, czyli jego klub. To nie jest wcale takie wszystko cukierkowe, nie przesadzaj. Social media manager. Jan Lewy. Zapytaliśmy Gabriela Słoninę o to, czy ma kosz pod zlewem i myślę, że ta odpowiedź zdominuje dyskusję na temat tego chłopaka w kontekście reprezentacji Polski w nadchodzących miesiącach. Nie mam. Nie masz kosza pod zlewem, o nie, teraz podpadłeś polskim kibicom. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Bo się utarło, że prawdziwy Polak ma kosz pod zlewem zawsze. Prawda, nie, my mamy polskie ziemniaki pod zlewem. Ponadto byliśmy u reprezentantów Polski w Charlotte, czyli w nowo powstającym klubie MLS i zarówno Kamil Jóźwiak, jak i Karol Świderski oprowadzili nas po tym klubie, wszystko pokazali i opowiedzieli o tym, jak to jest spełniać swój amerykański sen. Widzę. Ale ciekawie, co ma. I co? Jak on się schował, złapał? Dopiero się prowadzam do swojego mieszkania. Mógłbyś mieć tą walizkę? Tak wygląda moja tata. Kurde, mega widoczek masz bez kitu. Przyjechałeś do Stanów na piłkarską emeryturę. Czasami nawet coś polskiego zrobił mnie, że raz tam pierogi zrobili czy coś. Wow. Nie byłem nigdy na finale Ligi Mistrzów, ale tak bym sobie chyba wyobrażał finał Ligi Mistrzów w Europie, nie? To wszystko będzie można przeczytać w kwartalniku kanału sportowego i obejrzeć też na kanale sportowym.